Stomatologia. Kroczewo 25B. Dr Beata Lubczyk-Stranc zaprasza. Adam Hanuszkiewicz był bohaterem wystawy fotograficznej, która odbyła się w hotelu historycznym Jaworowy Dwór na Mazowszu. Pokaz miał szczególny charakter, ponieważ miał miejsce dokładnie w dniu urodzin charyzmatycznego aktora i reżysera. Minęło 7 lat od śmierci Adama Hanuszkiewicza. Gościem specjalnym wydarzenia była żona wybitnego artysty, Magdalena Cwenówna. I zawsze było właściwie tak ludnie jak dzisiaj. No niestety już mija 7 rok od jego śmierci i paradoksalnie te jego urodziny odbyły się dzisiaj tutaj. Też tak tłumne, ze zdjęciami, ze wspomnieniami o nim. I to jest taki dziwny dzień. Rzeczywiście to, co powiedziała Bożena, nie wiem, Bożena czy Czesław, że on może w tym dębie jest. On był jak ten dąb. Dlatego jest to dzień szczególny i jestem bardzo nim wzruszona i poruszona, że w tak pięknych okolicznościach przyrody odbywają się te jego urodziny. Autorem zdjęć podziwianych na wystawie przez gości jest Czesław Czapliński, światowej klasy fotograf mieszkający w Nowym Jorku. W swoim przepastnym archiwum posiada zdjęcia m.in. Jana Pawła II, Michaela Jacksona czy Donalda Trumpa. Autor tak wspomina znajomość z Adamem Hanuszkiewiczem. Była ciekawa historia, ponieważ on wtedy reżyserował sztukę Cyd. To było genialne, dlatego że ja właściwie byłem na tej próbie, a on grał, ustawiając, robił, po prostu on się ustawiał tak, że właściwie nic nie trzeba było robić. Patrzył w bok, w górę, tak jakby tylko kątem oka obserwował mnie, że już nacisnąłem migawkę, to już przechodził do następnej pozy. Właściwie ustawiał mi się w sposób nieprawdopodobny. Facet, który czuł wszystko. Ja pamiętam, jak on podchodził do tych swoich aktorek, właśnie między innymi do Magdy i tam jej nie wychodziło, pamiętam coś, to wziął ją tak z tyłu tutaj za barki, za to mówi, tak ją przesunął mocno, widziałem, że ona nawet się skrzywiła, to nacisnął. On był, żeby uzyskać swój efekt, był bezwzględny. To z jednej strony one go kochały, a z drugiej go nienawidziły. Większość zdjęć prezentowanych na wystawie, której kuratorem i mecenasem był Grzegorz Stranc, zostało wykonanych w Jaworowym Dworze. Bożena Szok, gospodyni i właścicielka hotelu, tak wspomina swoje spotkanie z mistrzem Hanuszkiewiczem sprzed lat. Niezwykle ważne to było dla mnie wydarzenie. Spędziliśmy tutaj trochę czasu, prawie 48 godzin. Obawiałam się trochę wcześniej, jak była ta wizyta zapowiedziana, sesja przygotowana. Wiedziałam, że to trudny charakter, że apodyktyczny, że despotyczny. No i jak ja sobie tutaj z takim charakterem mam poradzić, jak to się zmierzyć z nim? A kto to ta pani? Jeszcze raz, żeby się upewnić, pytał Czesława Czaplińskiego. Czesław mówi, to właścicielka i ma rację, musimy się jej trochę słuchać. Bardzo osobiście mówił o znaczeniu kontaktów z mistrzem Hanuszkiewiczem, inny z uznanych artystów. Był taki okres w moim życiu, że dotykałem jego sztuk, a później stałem się jego studentem, a później zasłuchany w jego słowa w sztuki teatralne i to, co mówił o teatrze, zostało uświetnione tą wystawą, która dzisiaj w tak cudownym miejscu znajduje się. Jestem w dalszym ciągu studentem słowa polskiego, tego, które z ust Adama Hanuszkiewicza padało na scenie i w moich również prywatnych rozmowach z nim. Wydarzenie było wyjątkowe ze względu na miejsce, w którym się odbyło i wyjątkowych gości. Ambicją twórców wystawy, Czesława Czaplińskiego i Grzegorza Stranc, jest zaprezentowanie jej jak najszerszemu gronu odbiorców. Ludzie patrzą na niego przez moje zdjęcia. Pamiętam, jak w 1981 robiłem taką wystawę w Nowym Jorku i napisałem we wstępie, że zależy mi na tym, żeby ludzie byli znani z moich zdjęć. Wystawa fotograficzna poświęcona Adamowi Hanuszkiewiczowi rusza niebawem w Polskę. Stomatologia. Kroczewo 25B. Dr Beata Lubczyk-Stranc zaprasza.